tak tego chronili. Zakaz wstępu i tak dalej, nie zbliżać się. A teraz można sobie tutaj chodzić, robić zdjęcia, śmiać się z tego. Nawet jakby ktoś chciał, to nasrać. To oczywiście żart. Ale przychodzi tu młodzież, pije se piwko. Tylko minęło ileś tam lat. Ale gdzie indziej jest. Gdzie indziej jest tworzona jakby ta atmosfera, że to jest miejsce ważne, że tu wojsko, czy tam inne elementy. Tu nigdy nie było nic ważnego. Zatem granica jest to rzecz ulotna i zmienna, ale nie brakuje jakoś nigdy ludzi, którzy chcieliby ich bronić. Złota nie zostawili, jak widać, ale trochę śmieci, jakby podłubać to, to owszem. Tu była stanica wojsk ochrony, czy tam obrony raczej, po granicy. Jeszcze domek był, jakieś tutaj betony można znaleźć. Proszę Państwa, co się stało? Już nie ma granic, już nie trzeba bronić ich. Kto to ustala wszystko, proszę Państwa? Byli, bronili, pieniążki zarabiali, emeryturki wyrobili sobie. Pełniąc obowiązek zaszczytną służbę dla ojczyzny. Tak, proszę Państwa, a teraz inne fronty, inne granice, inni żołnierze bronią. Bronią granic. Dziękujemy im serdecznie. No niestety to nie wystarczy, że my im dziękujemy. Oni chcą bronić. I będą to robić. Czyli w skrócie wykonywać rozkazy. Wykonywać rozkazy.